Minęła godzina 21, więc witam Ciebie bardzo serdecznie w Plociuchu, naszej luźnej serii vlogów, której głównym celem jest dostarczenie Tobie przyjemności ze słuchania, a jeżeli chcesz, żeby niniejszy materiał mógł obejrzeć jak najwięcej osób dzięki temu, że bot YouTube'a załapie, iż należy go promować, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego w komentarzu. Przypominam też o naszej akcji Nie Niedziela, w ramach której, jeżeli vlogi mają regularnie więcej niż 5000 łapek w górę, to we wtorki dostajecie dodatkową spiskową teorię. Jak na razie dostaliście już 3. Ostatnią 28 listopada. Bardzo serdecznie polecam. Dzisiaj będzie antyporadnik pod tytułem Jak utrudnić sobie życie w szkole. Jest to trochę kontynuacja antyporadnika. Tego nie zobaczysz w telewizji. Jak zmarnować sobie życie. Oczywiście można go traktować jak contrario, czyli nie rób tego, co za chwilę będę mówił, to sobie życia nie zmarnujesz. Oraz oczywiście jest to taki sentymentalny powrót do szkoły, bo przecież my wszyscy, którzy szkołę już skończyliśmy, to też narobiliśmy tam masę głupot, masę błędów, żeśmy sobie właśnie życie utrudniali. Więc trochę tak ku pokrzepieniu serc, nie tylko ty, kolego lub koleżanko, żeś sobie sam lub sama robiła pod górę. Moim zdaniem największy błąd, jaki można dokonać w szkole i jednocześnie dzięki któremu no, sobie bardzo mocno życie w szkole utrudniamy, to napyskowanie nauczycielowi lub udowodnienie mu, że jest się mądrzejszym. No niestety, nauczyciele są tylko ludźmi, a może nawet są ludźmi bardzo specyficznymi. To są generalnie ludzie, którzy przecież tam przychodzą do roboty i oni muszą wymusić pewien podsłuch wśród klasy, bo jak nie, no to mogą skończyć z koszem na głowie lub sala będzie mu czytała Playboya na lekcjach albo wychodziła, no i w końcu dyrektor się zorientuje, co się w tej jego klasie dzieje, w związku z tym się okaże, że on jest gównianym pedagogiem i go po prostu zwolnią. On musi trzymać respekt, że się tak wyrażę. Oczywiście, jeśli na ten respekt nie da rady zasłużyć swoją wiedzą, swoją postawą, swoją charyzmą, to musi go wymusić, na przykład stawianiem dużej ilości jedynek, stawianiem uwag do dziennika, które potem wpływają na ocenę zachowania, lub też po prostu bycia wredną kosą. No i jak będziesz pyskował nauczycielowi, to się po prostu zgnoi. Belfer się zemści. Wcześniej czy później. Do tego jeszcze nauczyciele bywają bardzo pamiętliwi. Później może dochodzić do takich sytuacji, jak teraz ma syn mojego kumpla, że w zeszłym roku wychodziło mu z ocen do idealny czerwony pasek. I tam jakaś nagroda miała być za ten czerwony pasek, ale dupa. Nie dostał, bo miał 4 z zachowania. A za co miał 4 z zachowania? No bo pyskował nauczycielom. Co prawda pyskował klasę wcześniej, ale mu zapamiętali i w momencie, znaczy no, wychowawczyni zapamiętała i w momencie, w którym akurat ta piątka ze sprawowania była mu potrzebna, to się zemściła. Jeszcze gorszym numerem jest udowadnianie nauczycielowi, że jest się od niego mądrzejszym. Zwłaszcza, jeżeli to prawda. Czyli naprawdę uczeń jest mądrzejszy od nauczyciela. Jeśli coś takiego się dzieje, siedź cicho i żeby ci czasem do głowy nie przyszło tego wykazać. Ja może już tak wam chyba mówiłem, w jakim vlogu w ogólniaku miałem kolegę, a chyba mogę wymówić nazwisko, Bogdan Reszka. Fantastyczny koleś z historii. Głównie chyba tylko z historii, niemniej jednak na tej historii znał się fantastycznie. No niestety lubił udowadniać nauczycielowi od historii, który swoją drogą chyba był kretynem, że właśnie więcej wiem od niego. No i efekt był taki, że na lekcjach Bodzio po prostu, na klasówkach Bodzio genialnie wręcz te klasówki rozwalał, bo się znał się na nich bardzo, bardzo dobrze. Ja byłem w stanie ściągnąć od niego może 1/3 tego, co Bodzio tam nasmarował. Ja dostawałem 5, Bodzio ledwo namierne, ewentualnie trójczynę wychodził. No, przyznam wam się szczerze, od razu Bodzio też nie był stratny, na matmie to ja podpowiadałem jemu, ale zobaczcie, o co chodzi. Facet był co najmniej 3 razy lepszy ode mnie, bo tak 1/3 mniej więcej przepisałem. On ledwo mierny, a ja na piątkach jechałem, ściągając od dwójkowego uczenia. No, nauczyciel się na nim ewidentnie mścił. Dlaczego? No bo przecież nauczyciel, który jest mądrzejszy od ucznia, nauczyciel, który jest głupszy od ucznia i wie jeszcze mniej od ucznia, to jaki jest, to niepotrzebny jest. No przecież oni chcą normalnie zarobić. W związku z tym, jeżeli chcesz, żeby nauczyciel się na tobie mścił, ewentualnie nawet, żeby
pogadał o tobie w pokoju nauczycielskim i żeby się w ogóle nauczyciele zaczęli na tobie mścić, być może nawet cię zostawią na następną klasę albo tak ci życie uprzykrzą, że będziesz musiał zmienić szkołę, to utrudnij sobie życie i pysk mój nauczycielowi, albo też powiedz, że jesteś od niego mądrzejszy. Kolejny element, dzięki któremu możemy sobie bardzo mocno utrudnić życie w szkole, to spierdzielić pierwsze wrażenie. Jak to się ładnie mówi, pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Jeżeli zrobimy dobre, jak już mówiłem wiele razy w poradnikach, jak sobie ułatwić życie w szkole, to możemy na tym dobrym pierwszym wrażeniu jechać bardzo, bardzo długo, bo nawet jak się nie nauczymy, to nauczyciel, mając takie przeświadczenie, że my jesteśmy dobrym uczniem, to uznałem, Kamil to dobry uczeń jest, tym razem się nie nauczył, przecież mu pały nie wstawię. Natomiast jak zrobimy fatalne pierwsze wrażenie, to potem nawet jak się nauczymy, to nauczyciel stwierdzi, a pewnie ściągał, albo tym razem się nauczył, ale generalnie to głąb jest. No bo szkoła to jest takie bardzo, bardzo dziwne miejsce, gdzie trzeba sobie szybko wyrabiać opinię i na tej opinii jechać, ponieważ nauczyciel ma strasznie dużo dzieciaków do poznania. Zobaczcie, klasy za moich czasów miały jakieś 30 osób, teraz po tych reformach pewnie też koło 20-30 mają, liczmy 25. No i taki belwer, powiedzmy, ma takich klas 10. To jest 250 osób do ogarnięcia. On musi bardzo, bardzo szybko sobie wyrabiać zdanie, bo nie da rady po prostu tych wszystkich ludzi poznać. Oczywiście jak najlepiej spierdzielić sobie pierwsze wrażenie, nie ucz się na pierwszych lekcjach. Po prostu olej pierwsze lekcje, zwłaszcza na lekcjach historii, w ogóle nie czytaj podręcznika, na lekcjach matematyki miej to w dupie, puszczaj sobie samolociki, pozwól, żeby belfer zauważył, że ty masz w dupie jego przedmiot, a następnie jak cię weźmie do odpowiedzi, to koncertowo zawal tą odpowiedź, no bo przecież na pierwszych lekcjach nie ma co się uczyć, jeszcze są wakacje, jeszcze są święta, jeszcze są ferie, no to jak pokażesz mu, że masz przedmiot w dupie, potem jeszcze on sobie sprawdzi, że ty tak naprawdę nic nie umiesz, możesz być przekonany, właśnie wyrobiłeś sobie opinię nieuka, kretyna i do tego jeszcze hamka. A takich nauczyciele gnoją. Można jeszcze odstawić coś głupiego, przez co ludzie w szkole uznają cię na przykład za frajera, leszcza albo ciamajdę. No i w tym momencie spieprzysz sobie pierwsze wrażenie wśród współuczniów. Szczerze mówiąc, to nie jestem w stanie powiedzieć, jakie są teraz mody w szkołach, bo mam wrażenie, że w tej chwili w szkołach jest... no troszeczkę odwrotnie jak za czasów, gdy ja byłem i nie wiem do końca, za co w szkołach cisną. U mnie za moich czasów, jak byłeś właśnie takim frajerkiem, leszczem, taką ciamajdą, za bardzo przejmowałeś się sobą, byłeś za bardzo emocjonalny, za bardzo się skupiałeś na swoim wnętrzu, za bardzo się skupiałeś na własnym wyglądzie, no to wtedy cię cisnęli, nie? Dzisiaj może być inaczej, w końcu jeden z popularniejszych kanałów na YouTube, to jest chłopak młody, który pokazuje, jak sobie zrobić makijaż do szkoły, będąc chłopakiem. W związku z tym mogło to się już bardzo mocno pozmieniać. Ale nadal można pokazać, że jest się zupełnie odwrotnym niż klasa akceptuje. Nie wiem, może dzisiaj na przykład pokazanie, że jest się twardym macho samcem już wypierdziela z klasy. W związku z tym chcesz sobie zepsuć życie, to w szkole to dokładnie to zrób, za co będziesz potem gnojony. Kolejna rzecz to staraj się być popularny na siłę. Znaczy, generalnie popularność w szkole nie jest taka zła, poza tym, że jesteś na świeczniku i każdy się na ciebie gapi. Ja osobiście wolałem sobie zawsze siedzieć w cieniu, uważałem, że lepiej mieć spokój, robić swoje, zwłaszcza, że ja tam poza szkołą się dużo różnych fajnych rzeczy robiłem, na przykład pracowałem, po prostu mi się nie chciało. Niemniej jednak popularka dobra jest i czasem warto taką popularkę złapać, ale kurde, nie na siłę. Najgorsze, co można zrobić, jak sobie można spieprzyć całą jakby szkołę, utrudnić sobie życie, to znaleźć grupę tak zwanych popularców, w każdej szkole są i to zarówno męscy, jak i damscy, zwykle chodzą razem, po prostu zieją tą swoją wspaniałością i wszyscy chcieliby być tacy jak oni. Za moich czasów popularcami były ładne laski, które ubierały się dość wyzywająco, szybko im wyrosły biusty i tyłki im tak wyskoczyły i do tego jeszcze bardzo mocno lecieli na nie chłopaki, natomiast
popularsi faceci, to byli tacy kolesie, którzy dość wcześnie mieli dużo testosteronu. Jakiś samochodzik, furka, skórka, za moich czasów komórka, bo to nie wcale nie było takie oczywiste. I byli tacy typowy męscy macho, prawda? Jak jest dzisiaj? Nie wiem, więc musisz sobie po prostu sam do tego dopisać. Ale najgorsze, co może być, w momencie, w którym jesteś takim trochę frajerkiem, za moich czasów tak było, próbować na siłę wkupić się w łaski tych popularsów, na zasadzie takiej, że jak się będę kumplował z popularsami, to na pewno ja też będę popularny. Gówno, a nie będziesz. Oni cię po prostu wykorzystają. To są ludzie z definicji cwańsi od ciebie, którzy będą wiedzieć, że ty próbujesz się na siłę wkupić w ich łaski. I w najlepszym wypadku spotka cię tak zwana świńska imprezka, czyli impreza, na którą cię zaproszą po to, żeby się siebie pośmiać, ponabijać, a ty będziesz myślał, że jesteś taki fajny, że wszyscy cię lubią. A naprawdę będą cię obśmiewać, gnoić i możesz wylądować niczym Bridget Jones, która jedyna przyjdzie w kostiumie króliczka Playboya na imprezę, gdzie wszyscy inni będą pod krawatem. Właśnie po to, że się siebie podaśmiewać. W wersji bardziej hardkorowej wykorzystają cię. Na przykład wydrenują cię z pieniędzy, każą ci zrobić coś, przez co będziesz miał kłopoty. Na przykład powiedzą, że musisz, żeby udowodnić, że jesteś taki fajny. Musisz na przykład napyskować nauczycielce. Punkt pierwszy, pyskowanie nauczycielom. Nie rób tego. Po prostu nie rób. Wiem, że jesteś najtwardszy, najmądrzejszy i masz rację. Ale pamiętaj, że będzie taki odwet, że na koniec roku, czy tam na koniec semestru, to nauczyciel ocenia ciebie, a nie odwrotnie. I swoją rację możesz wsadzić dokładnie tam, gdzie pierwszeństwo przejścia przez pasy miał człowiek śmiertelnie na pasach potrącony. No co z tego, że miał pierwszeństwo przejścia? Co z tego, że szedł na zielonym? Nie żyje. Co z tego, że ty będziesz miał rację w pyskówce nauczycielem? Siadaj pała. Do zobaczenia za rok. Też cię upierdzielę. No tak to niestety wygląda i tak jest z tymi popularsami. Oni wyczuwają, że twoja jakby chęć dołączenia do paczki nie jest szczera i zrobią wszystko, żeby po pierwsze ci dokuczyć, żeby ci zaszkodzić oraz oczywiście żeby mieć z tego korzyści. Dobra, kolejny sposób, jak można sobie nagrabić w szkole, to pokaż nauczycielowi, że jesteś od niego lepszy. Na przykład, że więcej zarabiasz. W dzisiejszych czasach nie jest to takie trudne. Wystarczy na przykład zostać topowym YouTuberem i wtedy bez problemu zarabiasz więcej od nauczyciela. Tak bywa. Oczywiście ja ci nie mówię, żebyś przestał, tak? Stał natomiast, no, licz się z tym, że jak zaczniesz o tym gadać, jak się dowiedzą, to będą cię gnoić. Taki przykład ostatniego YouTubera, który miał w szkole przesrane za to, że robił kanał, to był Unboxal, a wcześniej był taki inny facet, który wtedy udawał, że jest moim kumplem. No, bywa, naprawdę to się zdarza. No, nauczyciele niestety często są zakompleksieni. Do tego, przynajmniej za moich czasów, do tego zawodu była selekcja negatywna. To znaczy, najpierw człowiek po maturze nie dostawał się na wymarzone studia i szedł na tak zwany kierunek, po którym zwykle się zostawało nauczycielem. Na przykład ci, którzy się nie dostali na prawo, szli na historię. Ci, którzy się nie dostali na medycynę, szli na biologię. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Następnie na tych studiach dalej była selekcja negatywna, czyli ci najlepsi zostawali na uczelni i robili doktoraty. A ci, którzy byli gorsi, to nie. I potem z tych już gorszych, którym się nie udawało, znajdowali sobie jakąś pracę gdzie indziej. Na przykład ci po historii pracowali w bibliotece, robili jakieś kwerendy, czy inne tego typu rzeczy. A ci, którym już całkiem nic nie wyszło, to poszli pracować do szkoły. Tak było za moich czasów. Nie wiem, czy tak jest teraz. Tak było za czasów moich, natomiast nie ma nic gorszego niż człowiek zakompleksiony, któremu się w ten kompleks uderzy. No, a jaki jest jeden z największych kompleksów nauczycieli, przynajmniej oficjalnie? No zarobki. Oczywiście jest to nieprawda, że nauczyciele tak mało zarabiają w stosunku do ilości godzin, jakie pracują w szkole. I tak wiem, że oni bardzo mocno, ciężko pracują po szkole i tak naprawdę to pracują więcej niż te 40 godzin w tygodniu. Tak, 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 tak. I właśnie dlatego dają radę wyrabiać trzy etaty naraz. Drogi nauczycielu,
ile ma etat taki normalny razem z tymi godzinami, które potem wyrabiasz? No 8 teoretycznie, tak? A ile to jest 3 razy 8? 24. Kiedy ty jesz, kiedy ty pijesz, kiedy ty śpisz? No, a nauczyciele często naprawdę wyrabiają nawet 3 etaty. 2 było bardzo, bardzo często. Dlatego też między innymi wkurzają się na reformę szkolnictwa, bo teraz będzie problem właśnie wyrobić więcej etatów. Nieważne, nie o tym chcę powiedzieć. No oficjalnie przynajmniej mają kompleks na punkcie kasy, że zarabiają mało. Uważa, nawet jeżeli obiektywnie zarabiają dużo, jak za pracę, którą wykonują, to chcieliby więcej. No i teraz jeszcze pokaż swojemu ukochanemu nauczycielowi, którego największym kompleksem jest to, że zarabia mało pieniędzy, że ty gówniarz, który nic nie umiesz, debil jesteś, nie umiesz po prostu sklecić po polsku 2 zdań, zarabiasz więcej od niego. I to jeszcze za co? Za kręcenie jakichś debilnych filmików na YouTube, na którym po prostu, nie wiem, grasz sobie w gry i coś tam śmieszkujesz, albo, nie wiem, rozwalasz pałą jakiejś rzeczy i nazywasz to unboxingiem. No, przesrane masz, murowane także, ale oczywiście mogą być inne sposoby przesrania sobie tak w szkole, na przykład nazwijmy to sposób na Krzysztofa Woźniaka, zacznij pracować w gazecie, a potem no jakby nie daj rady zablokować informacji o tym, że pracujesz w gazecie i niech się o tym dowie twój polonista, niespełniony grafoman, który rzeczywiście nie umie 2 zdań po polsku porządnie sklecić tak, żeby komuś się chciało to przeczytać dla przyjemności, w związku z tym no próbował pisać do różnych gazet, ale mu nie wyszło i zawsze mu nie drukowali tych artykułów, no i właśnie z braku umiejętności tworzenia zaczął uczyć. No i jak to? Taki głupi Woźniak, który jest kretynem, pisze do gazety i jeszcze mu za to płacą? A mnie nie? No i potem sobie sprawdza, ile taki Woźniak w takiej gazecie zarabia. A wtedy nauczyciele naprawdę mało zarabiali. Tak. Także to jest bardzo dobry sposób na przechlapanie sobie w szkole. Pokaż nauczycielowi, nauczycielowi, że jesteś od niego lepszy. Kolejny bardzo dobry sposób to na przykład olej pierwsze lekcje przedmiotów, takich przedmiotów, gdzie by zrozumieć kolejne lekcje trzeba opanować wcześniejsze. Na przykład matematyka. Matematyka ma to do siebie, że są coraz to trudniejsze zagadnienia i jak nie opanujesz wcześniejszych, to gówno nie dasz rady sobie z wcześniejszymi. Na przykład, nie wiem, masz lekcję, którą a propos zasad kolejności wykonywania działań matematycznych, czyli to, z czego wynika teraz większość tych takich zagadek, rysunków na Facebooku, że masz 2 razy 2 plus 2 minus 2 w nawiasie się 4. I ile to się równa? No to jest właśnie wszystko na kolejność wykonywania działań matematycznych, czyli najpierw to w nawiasie, potem mnożenie i dzielenie, na końcu dodawanie i odejmowanie. Tam jeszcze są, no i jak tego nie wiesz, nie nauczysz się, to jak potem dasz radę rozwiązywać skomplikowane równania matematyczne? No nie dasz rady. I tak jest całą masą różnych rzeczy w matematyce. Jak się nie nauczysz przebiegu funkcji, to się nie nauczysz czegoś tam innego. Jak się nie nauczysz rozwiązywać zadań z jedną niewiadomą, to tym bardziej się nauczysz rozwiązywać zadań z dwoma niewiadomymi. Więc olewając pierwsze zajęcia, kilka pierwszych zajęć z matematyki, gwarantujesz sobie, że na następnych będziesz siedział jak na tureckim kazaniu, kompletnie nic nie zrozumiesz i potem będziesz musiał wracać do początku oraz sam uczyć się tego, co gdybyś uważał na pierwszych lekcjach, to na kolejnych nauczyłaby cię nauczycielka, o ile oczywiście by jej się chciało. Kolejny bardzo dobry sposób na schrzanienie sobie życia w szkole, to wdaj się w romans z koleżanką, ewentualnie z kolegą z klasy, znaczy przepraszam, jeżeli jesteś w szkole, to nie mówisz romans, tylko mówisz, że związek, bo przecież im młodszy jesteś, im bardziej szczeniackie jest to, co robisz, to uważasz, że jest to dorosłe. No prawie, że czujesz się, jakbyś już był w związku z małżeńskim, z tą koleżanką lub kolegą w szkole. Znaczy, powiem wam szczerze, że ja nie wyobrażam sobie nic głupszego niż właśnie wdanie się w taki romans z koleżanką lub z kolegą. Że ze szkoły to pół biedy, ale najgorsze to jest z klasy, wiecie?
naprawdę trzeba mieć jakiś syndrom niewolnika, ewentualnie syndrom bycia obserwowanym 24/7, żeby dopuścić do takiej sytuacji, że no, jesteś tą osobą, z którą jesteś ciągle. Nie wiem, spotykacie się o 8 rano i jesteście razem w szkole do 14 i potem jeszcze coś tam robicie po szkole, bo przecież nie tylko razem sobie siedzicie w ławce, nie? No, no to jest to głupie. A do tego jeszcze pomyśl sobie, co będzie, jak wasz związek się zakończy. No, najlepszą metodą radzenia sobie z zakończeniem związku jest przestać myśleć o tej osobie. No trochę ciężko jest przestać myśleć o tej osobie, jak ją ciągle widzisz. Wiecznie, ciągle siedzi uporczywie na tych samych lekcjach co ty, bo jest z tobą w klasie. Teraz dodaj sobie do tego dwie możliwości. No generalnie ludzie rozstają się w trzech możliwych sytuacjach. Najłatwiejsze to za porozumieniem stron, że bardzo rzadko występuje na poziomie, nazwijmy to, szkolnych związków, tak? Czyli albo ty ją rzuciłeś, albo ona rzuciła ciebie. Załóżmy, że ty rzuciłeś ją. To jest ten gorszy, paradoksalnie, przypadek. No to co się dzieje? No ty ją rzuciłeś, to ona jaka się czuje? No rzucona się czuje. Czuje się olana, czuje się beznadziejna. A najgorsze, co może się zdarzyć, to jak się ją rzuciłeś dla innej koleżanki z klasy. Takie mało prawdopodobne, że już w jeden romans szkolny się wdałeś. No dlaczego nie możesz wdać się w drugi, nie? No to w tym momencie masz kobietę, która bardzo mocno cierpi. Ona została rzucona, skrzywdzona i jeszcze wiecznie na ciebie musi się gapić. No, pomijając fakt, że musisz sobie zdawać sprawę, że naprawdę przez ciebie ta kobieta w tym momencie cierpi, i to jeszcze, jak to się ładnie mówi, nie zna piekło większej furii niż ta zgardzonej kobiety, nie? No, uwierz mi, że ona będzie długo, długo kombinowała, żeby ci uprzykrzyć życie. Gratuluję, witamy w piekle. Fajnie, nie? No, oczywiście możliwa jest wersja też trochę lepsza, czyli to ona rzuciła ciebie. No to wtedy tylko tyle, że musisz się gapić na babę, którą być może nawet kochasz, a która w tej chwili jest nie dla ciebie i być może też sobie znalazła innego w klasie. Babkę mało prawdopodobne, że z tobą się wdała w związek. Dlaczego nie miałaby teraz zacząć chodzić z kimś innym z klasy, nie? No i się musisz gapić. Jak się przytulają, jak się obściskują, jak się mijają, jak się całują, prawda? Super, fantastycznie. Witamy, witamy po prostu w raju, niesamowitym raju. Kolejny naprawdę fantastyczny sposób na zmarnowanie sobie życia w szkole. Zostań klasowym głupkiem, klaunem lub śmieszkiem. To się wszystkim tak wydaje, ha, 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 hi. Opowiadam dowcipy na lekcji, jestem taki fajny, taki zabawny. Nauczyciel się pyta, ta nowy przychodzi do klasy i jaka to klasa? I ty na przykład jesteś 6A, a mu mówisz 6B, bo to jest takie fajne. I wszyscy się pochichotali, gorzej jak nauczyciel nie ma poczucia humoru i na przykład bierze cię do tablicy i udowadnia ci, że jesteś kretynem. Następnie wstawia ci jedynkę, a za tydzień znowu cię bierze do tablicy i znowu ci udowadnia, że jesteś kretynem, bo stwierdza, że ty nie byłeś śmieszny, zabawny, tylko byłeś złośliwy. I on teraz będzie złośliwy wokół ciebie. Super, nie? Wszyscy się pośmiali w klasie, jakie to zabawne było, fajne. Powiedział nauczycielowi, że to 6B, a to 6A była. Wow! No, tylko że konsekwencje zemsty nauczycieli masz ty, a bawili się świetnie wszyscy. Ty myślisz, że ktoś ci pomoże? Ktoś się za tobą wstawi? Ktoś powie temu nauczycielowi, panie psorze, ale to proszę już tam Kamila nie gnoić, bo to Kamil żartował? Nie! Jak zobaczą, że nauczyciel jest ostry, że nie ma poczucia humoru, że dowala, jak mu się coś nie podoba, nikt się nie wychyli, a ty właśnie zostałeś jego antypupilem. Będzie cię gnoił, super. Witamy w punkcie pierwszym, pyskuj nauczycielom i udawaj, że jesteś od nich mądrzejszy. No, to jeszcze się pośmieszkuj sobie do nauczyciela, który nie ma poczucia humoru. Jak będziesz chciał zostać szkolnym klaunem, to wcześniej pośmieszkujesz. Nie mówiąc już o tym, że nikt cię nie będzie traktował na poważnie. Takie generalnie szkolne romanse to możesz sobie zostawić. No, jakby to ładnie powiedzieć, mam nadzieję, że rozróżniacie dwa pojęcia, zabawny i śmieszny. Tobie się pewnie będzie wydawało, że jesteś zabawny, ale będziesz po prostu śmieszny. Trochę tak jak taki poseł szczerbaty podobno z Sejmu, któremu się wydaje, że jest mądry i wydaje się, że jest zabawny, a wszyscy mają bekę z tego, bo uważają, że średniej
licznik łaz narzutowy ma więcej ilorazu od niego. Swoją drogą polecam ostatnie jego wybryki a propos tego, że rzekomo ktoś kogoś pobił za czytanie gazety wyborczej, tylko jak się przyjrzeli, to chyba jednak sobie to zwizualizował. Chyba, podkreślam słowo chyba, w każdym razie straszną akcję opisał i nikt do policji nie zgłosił. Nieważne, to kiedyś wam opowiem. Dobra, zostań klasowym głupkiem. Już jest. Oczywiście lista, którą robię, jest na podstawie moich własnych obserwacji. Kolejna głupota, jaką możesz zrobić, to szpanuj kasą. Szpanowanie kasą w szkole. Jedna z większych głupot, jakie możesz zrobić. Oczywiście, jak oglądasz sobie kanał na przykład Kruszwil TV, to może ci się wydawać, że dzięki szpanowaniu kasą to się zdobędzie kupę przyjaciół i kupę popularności. Na YouTubie tak. Kruszwil przecież nie jest pierwszy, który zyskuje popularność dzięki eksponowaniu swoich pieniędzy, chociaż rzeczywiście chyba robi to w sposób najbardziej zabawny i fajny jak do tej pory, a już jest któryś, prawda? Czyli tak, na YouTubie dzięki pokazywaniu, o, mam kupę kasy, zdobędziesz popularność, jeśli zrobisz to umiejętnie. Ale to jest, ale szkoła to nie YouTube. W szkole jak będziesz miał kupę kasy, pokażę, że masz kupę kasy, to albo zaczną ci zazdrościć, zaczną cię gnoić, albo przyjdą i powiedzą, podziel się. No i wtedy zostaniesz, uwaga, jak to mówił jeden YouTuber do swojej byłej partnerki, bankomat X-klasa, nie? No kurczę, no skoro masz kupę kasy, no to jak idziecie razem na browara, no to ty masz zapłacić. Jak jesteś młodszy, to nie wiem, nazwijmy to Burger Kinga czy McDonalda, to ty masz zapłacić. Jak trzeba nauczycielce kupić kwiaty, no to ty leć do kwiaciarni, no i przecież nie będą się składać na te kwiaty, bo ty masz kupę forsy. Licz się z tym, będziesz panował kasą, będą oczekiwania, że się tą kasą podzielisz. Jak się będziesz tą kasą dzielił, to nikt ci za to nie podziękuje, bo przecież masz kupę kasy, nie? Więc staniesz się bankomatem X klasa. Natomiast jeżeli nie będziesz chciał się być tym bankomatem, się postawisz, to zaczną cię gnoić, bo ma forsę i się nie podzieli. No chami prostań jeden przecież. Jak można takich ludzi w ogóle znosić? Bardzo dobrym sposobem na uprzykrzenie sobie życia w szkole jest zostanie kujonem. Poza tym, że kujonów nikt nie lubi, to jeszcze marnujesz sobie życie, ponieważ czas w szkole, bezcenny czas, który możesz spędzać, jakby poświęcać na takie fajne rzeczy jak przyjemności, rozwijanie swoich pasji, poznawanie ludzi, uczenie się interakcji międzyludzkich, uczenie się poznawania ludzi, romanse, związki i inne fajne rzeczy poświęcasz na wkuwanie pamięciowe wiedzy, bardzo często bezsensownej, którą i tak zapomnisz, która jest ci do niczego niepotrzebna i którą bez problemu w każdej chwili możesz sobie zdobyć dzięki stukaniu odpowiedniego hasła w telefon, który przecież i tak masz przy sobie. No, zostań kujonem, zmarnuj sobie życie. A oczywiście jako kujon nie nauczysz się najważniejszej rzeczy w szkole. Czyli nie nauczysz się uczyć i nie nauczysz się wyszukiwać wiedzy. Tylko sobie wkujesz coś na pamięć. A w dzisiejszych czasach zasób wiedzy, ludzkości, wszystko to idzie tak szybko, że żeby sobie nie wiadomo jak nową i super wiedzę przyswoił pamięciowo, i tak za 5 lat będzie niepotrzebna. Bo świat pójdzie do przodu, prawda? Oczywiście ja nie mówię, że się nie uczył. Ucz się! To jest różnica między uczeniem się, a byciem kujonem. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Kolejny bardzo, bardzo dobry sposób. Jesteśmy mniej więcej w połowie listy. To podpadnij szkolnemu tyranowi. Nie wiem, to się chyba z angielskiego bully nazywa. Za moich czasów prawie zawsze w każdej szkole, a często w każdej klasie, był jakiś taki koleś, który po prostu był duży, silny, agresywny. Często to był koleś, który na przykład został na drugi rok i terroryzował klasę, albo nawet całą szkołę. Oczywiście nauczyciele mieli serdecznie to w dupie, woleli nie widzieć, no bo gdyby problem zauważyli, to musieliby go rozwiązać. A rozwiązywanie problemów to nie jest coś, co nauczycielom idzie najlepiej. Zwłaszcza, że jeszcze jest taki nad nauczycielami, jest pan lub pani dyrektor, która to w ogóle nie lubi problemu, więc nauczyciel, który zgłasza problem, no to w ogóle jest podpadnięty, prawda? Lepiej nie widzieć, że w szkole jest przemoc, lepiej nie widzieć, że w szkole są narkotyki, lepiej nie widzieć, że 15-latki chlają i jarają w kiblu. Po co problemu nie widać, to problemu nie ma. I to jest mój temat na oddzielnego vloga. Co wspólnego mają nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz niemowlęta? Wszyscy uważają, że jak zasłonią sobie oczy, to świat znika. No to właśnie jest taki właśnie szkolny bully, nie? No jak takiemu szkolnemu... Kogo tyranizuje szkolny tyran?
No tego, kto mu się nie postawi, tego, któremu nie odda, tego, kto pokaże słabość, prawda? Sadyści, zawsze sadysta szuka najsłabszego. Jak podpadniesz tam takiemu, jak on zwróci na ciebie uwagę, jak zobaczy, że ty mu nie postawisz odporu, będzie cię gnoił, 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 aż mu się postawisz, tylko z każdym dniem będzie ci coraz trudniej mu się postawić, albo jak zmienisz szkołę. Także gratuluję. Szkolnemu bólemu zawsze dajesz w ryja. I w momencie, w którym on zaczyna cię szarpać. Prostego. Tak, on cię pobije. Ale przynajmniej, też mu dowalisz. Więc on już później nie będzie cię bólował, że się tak wyrażę, nie będzie, bo będzie się bał, że w końcu go tak trafisz, że zostanie ośmieszony na arenie szkolnej. A jak zostanie ośmieszony, to go nie ma. Nie? Wtedy cię będzie z tobą próbował zaprzyjaźnić. A najlepszym sposobem na radzenie sobie ze szkolnym osiłkiem jest poproszenie tatusia mamusi, żeby z tobą poszedł na jakiś porządny WF. No, i tam cię nauczą, jak sobie radzić ze szkolnymi oprawcami. Tak, albo zajrzyj na grupę Adepci Ninja, tam jest Joachim, który rzeczywiście uczy się ninjitsu i ma chyba tam drugi dan w kilku różnych WF-ach i on ci powie, jakie WF-y są najlepsze do radzenia sobie z agresywnym, silniejszym Molesiem. Bardzo dobre WF-y. Dobra. Kolejny sposób na zmarnowanie sobie życia to śmiertelnie pokłócić się z dzieckiem nauczycielki lub dzieckiem koleżanki nauczycielki. Tak! Nauczyciel to tylko człowiek, często małostkowy, który lubi się mścić. I niestety potrafią się mścić na dzieciach. Ja na przykład miałem przesrane w podstawówce, między innymi za to, że moja matka kiedyś wygrała, nazwijmy to, konkury do mojego ojca z pracownicą szkoły. I ta pracownica szkoły, która też miała ochotę kiedyś na mojego ojca, tylko moja matka wygrała, no to się mściła na dzieciaku. Super, nie? To jest takie fajne, nie? To takie super. Ty jesteś taką dorosłą, 40-letnią babą, która generalnie wygląda jak, o Boże, mój stary musiałby być ślepy, żeby i naprawdę, żeby się tobą zainteresować, no to lepiej się wyżyć na 9-latku, prawda? Bo to jest takie dojrzałe wyżywanie się na 9-latku. Jeśli jakimś cudem wredne babsko mnie oglądasz, takie same wielkie U do pani, to była moja wychowawczyni w podstawówce, kawał mędy, która generalnie gnoiła mnie za to, że miałem na pieńku z synem jej psiapsiułę, Michałem, który chodził ze mną do klasy, także gnojonko totalne, polecam, po prostu pozdrawiam was stare baby, które uważały się za takie naprawdę fajne i dorosłe, wyżywać się na kilkulatku, nawet nie dziesięciolatku, super, 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 fantastycznie. Co tam jest jeszcze dalej? Ale na szczęście wszystkie trudne elementy z dzieciństwa kształtują charakter, a w sumie to nawet, poza tym to było fajnie w szkole, tylko te nauczycielki dziwne były. Kto tam jest jeszcze dalej? Śmiertelnie pokłócić się. Wyłamać się z rytuałów quasi-łapówkarskich. Dla nauczycieli. To jest strasznie, strasznie mroczne. W wielu szkołach są różne takie właśnie rytuały, zbieranie pieniędzy na jakiś prezent dla nauczyciela. To jest quasi-łapówka. Nauczyciel dostaje pensję i nie powinien już w żaden sposób być dotowany przez dzieciaki. Oczywiście nie ma w tym nic złego, jak nauczyciel na przykład dostanie kwiatka na koniec roku szkolnego, tak? To jest takie miłe, sympatyczne. Jak dostanie bombonierkę, też się nic nie stanie. Gorzej, że na przykład znam takie szkoły, w której za moich czasów, czyli to były lata 90., nauczyciel na koniec roku potrafił dostać samochód. No. Tak, bo tam były takie bardzo bogate dzieciaki i się zrzucały na samochód dla nauczyciela. Super, nie? Oczywiście zrzucali się w pierwszej klasie, no to później mieli dobrze, przywileje same, super. Fantastycznie było, to spróbowałeś się z czegoś takiego wyłamać. A jeszcze spróbowałeś to publicznie skrytykować? Człowieku! Przesrane, nie? U mnie oczywiście, żeby nie było takich akcji, nie było. Natomiast swego czasu
przewodniczący klasy, Michał, którego mama była nauczycielką, która była koleżanką mojej wychowawczyni, wymyślił sobie, że nasza pani wychowawczyni tak ciężko ma z uczeniem nas, że można by zrobić zrzutkę na wykupienie, wtedy to się nazywało skierowanie na wczasy dla naszej ciężko pracującej pani wychowawczyni, żeby ona, cytuję, mogła sobie od nas odpocząć. No, powiedzenie publicznie, że to jest chore i że niech sobie sama kupi, wcześniej zarabia, to był jeden z większych błędów, jakie widziałem. Tak. No, hardcore, tak. No właśnie, tutaj jest taki podpunkt, który sobie zapisałem, a weź jeszcze do tego powiedz, że to jest łapówka, a nie żaden prezent czy okazanie nauczycielowi wdzięczności. No, to jest tak jak u lekarza. Jest różnica między przyniesieniem lekarzowi, nie wiem, własnoręcznie upieczonych drożdżówek, ewentualnie kwiatka, różnica między daniem mu koniaku za 500 i przyklejeniem do niego koperty z banknotami na 5000. No, to nie jest okazanie wdzięczności, to jest łapuwa. Dobra, możesz jeszcze, to jest dobry sposób na zmarnowanie sobie życia w szkole, zacznij głośno mówić, co myślisz, w sensie, co ci się nie podoba w szkole. Bardzo dobry sposób na w ogóle przechlapanie sobie w szkole, bo wtedy no, podpadniesz wszystkim, nie tylko jednemu nauczycielowi, tylko całemu Radzie Pedagogicznej. Radzie Pedagogicznej oraz dyrekcji. Na przykład bardzo, bardzo serdecznie polecam uderzenie na przykład w takie podstawy dochodowe nauczycieli. Na przykład zwróć uwagę głośno i publicznie, że dzieci, które chodzą na korepetycje do koleżanki, pani od, nie wiem, matematyki przykładowo, to one gówno więcej umieją po tych korepetycjach, za to dziwnym trafem, mimo że gówno więcej umieją od innych dzieci, to mają lepsze oceny. Czyli zasugeruj, że te korepetycje to jest kwalifikowana prawnie forma łapówki, tak sankcjonowana prawnie forma łapówki, czyli tam nic ich nie uczą, tylko są faworyzowane te dzieci. Przesrane masz! Duża część nauczycieli robi takie numery, że właśnie mimo tego, że ma etat w szkole, to daje korepetycje. I teraz nie ma w tym nic złego, jeśli robią to uczciwie, odprowadzają podatki, prawie żaden tego nie robi, oraz jeżeli naprawdę uczą, czyli biorą pieniądze za to, za co powinni, bo okej, okay. To może trochę jest to nieetyczne, bo w tym momencie im gorszy nauczyciel, tym więcej forsy bierze, nie? Jakby dobrze tłumaczył w szkole, to by nie trzeba było płacić za dodatkowe lekcje, nie? No ale jeszcze okej, okay. Jak on naprawdę się stara i powiedzmy głąbie z tej szkole się nie nauczysz i i musisz chodzić, żeby ci dodatkowo tłumaczył, jest okej. Okay. Tylko że jak on na tych płatnych zajęciach tak samo gównia nie uczy, tak samo nic się nie nauczysz, tak samo nic ci nie wytłumaczy, no ale przecież chodzisz na prywatne lekcje, no to musisz mieć piątkę. Co prawda, co z tego, że nadal umiesz tyle samo, co wtedy, jak miałeś truje, no ale teraz chodzisz na prywatne korki. Sporo nauczycieli tak robi, może nie sporo, skrzywdziłem nauczycieli. Zbyt wielu nauczycieli tak robił, moim zdaniem nie powinien robić tak żaden. Ten kolejny sposób na przechlapanie w sobie szkole, miej pecha i przypadkowo przyład nauczyciela lub nauczycielkę na czymś wstydliwym. Będziecie gnoił do końca świata. Na przykład ja w ogólniaku, cała klasa w ogóle w ogólniaku mieliśmy trochę przechlapane, bo żeśmy stanęli murem za uczennicą, do której się tam, która zgłosiła do kuratorium, że się wychowawca do niej dobierał, a kuratorium o też wam, zamiast tego nauczyciela wysłać tam, gdzie jest miejsce, ludzi, którzy się dobierają do uczennic, to powiedziała temu nauczycielowi, że uważaj, tutaj ona na ciebie szkaluje i jeszcze klasa jest za nią. No, dziwnym trafem potem dużo ludzi nie zdało w tym roku z bardzo dobrej klasy. W pierwszej klasie mieliśmy jako klasa bardzo wysoką średnią, a w drugiej klasie bardzo dużo ludzi nie zdało. Także także wiem, co mówię a propos tego, że nauczyciele no bardzo nie lubią, żeby ktoś wiedział o nich za dużo, a jeszcze jak jest groźba, że o tym powie, nie. Takie typowe przykłady, jak może sobie przechlapać w szkole, to na przykład przyłap nauczycielkę mężatkę na tym, że na przykład obściskuje się z nauczycielem żonatym, na przykład WF-istą. Przechlapane masz. Wydawać by się mogło, że może będą dla ciebie milsi, nie, masz przechlapane.
Kolejna rzecz, na przykład fajna akcja, którą sam kiedyś widziałem, niestety, ale mam nadzieję, że mnie ta nauczycielka nie zobaczyła. W każdym razie nie była dla mnie wredna, to, że handluje kwiatki z zakończenia roku w kwiaciarni. Niby nic strasznego, tak? Nawet nie powiedziałbym, że to jest nieetyczne. Kurczę, dostała w prezencie, może robić z tym, co chce, no ale takie trochę wstydliwe, bym powiedział. Albo na przykład, i to jest autentyk, ale nie ja to widziałem, tylko przez to miał przesrany syn mojego kumpla, przyłapał nauczycielkę ZPT, to są zajęcia praktyczno-techniczne, coś takiego. W każdym razie, oni na lekcjach robili różne rzeczy. Albo to jakieś malunki, a to jakieś takie quasi artystyczne rękodzieło i później nauczycielka im to zbierała. No i on kiedyś przeglądając Allegrasa zauważył, kurde, że te rzeczy, które on pamięta, bo on sam robił, były wystawione na Allegrasie jako uwaga, prace niepełnosprawnych. No i on pokazał w szkole te aukcje i się zrobiła z tego mała aferka, musieli go do innej szkoły zabrać. Także polecam bardzo serdecznie przyłapanie nauczycielka na czymś wstydliwym. Albo nauczyciela. Super, masz przestarane. Kolejny bardzo dobry sposób na przechlapanie sobie, to gadaj będąc odwróconym plecami do drzwi. To zapewne słyszeliście na wcześniejszych moich vlogach, jak kiedyś jechaliśmy sobie w pociągu, graliśmy w RPGa, Krzysio zaczął gadać o tym, że są tu jakieś dziewice, bo chce złożyć w ofierze, no i potem się okazało, że słyszał to mój wychowawca, hardkorowy Kator. Tak, także generalnie nie powinno się gadać będąc plecami do drzwi. Nigdy nie wiadomo, kto wejdzie, a ty nie będziesz wiedział, że wejdzie. Można też na przykład dać się złapać na ściąganiu lub durnym plagiacie. Nauczyciele nie lubią ściągających, jak masz w większości. Niektórzy pozwalają, ale to trzeba wyczuć. No jak się durnie dasz złapać raz, drugi, trzeci i przyjdzie nie do ciebie łapka ściągacza, to potem nawet jak się nauczysz, to i tak nauczyciel będzie myślał, że po prostu udało ci się ściągnąć, tym razem nie zauważył, że ściągałeś. No a durny plagiat, no typowo durny plagiat, ściągnięcie wypracowania z internetu albo całych akapitów z internetu. Nauczyciele też mają internet i mogą to sprawdzić. Jeżeli, nie wiem, miałeś wypracowanie, dlaczego czerwony scyzoryk jest lepszy od scyzoryka czarnego, wpisałeś to po prostu w Google i przekopiowałeś wypracowanie, które ci wyskoczyło jako jedno z pierwszych, to bądź pewny, że nauczyciel też to zrobił i wie, co wyskakuje. Poza tym jest taki numer, który się nazywa wstawianie fragmentów do Google i próbowania nie googlać tekstem. No wyskakuje od razu, czy jest to plagiat, czy jest to nie plagiat. Także no, nauczyciele nie są kretynami. Bardzo dobry sposób na zmarnowanie sobie życia w szkole. Pokaż nauczycielowi, że masz talent i środkowy palec, gdy będzie chciał czerpać z tego korzyści. To na pewno wiecie, że nauczyciele mają korzyści, na przykład jeśli wychowają tak zwanych olimpijczyków, chodzi tu o olimpiady przedmiotowe, to oczywiście też tylko masz korzyści, przynajmniej za moich czasów miałeś, że na przykład miałeś indeks uczelni, a jeśli to była podstawówka za moich czasów, to zdany egzamin do szkoły średniej, to znaczy bez egzaminu mogłeś iść, fajne rzeczy były za to. Teraz nie wiem, jak to jest z olimpijczykami przedmiotowymi w ogólniaku, jak już nie ma egzaminu do wyższej uczelni, ale zakładam, że ty też coś z tego masz. No to wiedz również, że nauczyciel przedmiotowy, który cię prowadzi, coś z tego ma i szkoła też coś z tego ma. A jeszcze więcej ma, jak jesteś dobrym sportowcem i na przykład grasz w piłkę nożną, w szkolnej drużynie piłki nożnej, w jakichś międzyszkolnych zawodach i wygrywacie, to w ogóle jest super. Między innymi dlatego, że WF-ista może z tobą pojechać na jakieś zgromadzenia, zbiórki. Super, fantastycznie. No i teraz ty jesteś taki ham, który pokazuje, że dobrze umie kopać piłkę i ma to w dupie i nie chce grać w szkolnej drużynie. Wredny jesteś. Kurczę, nauczyciel dresów darmowych nie dostanie i nie pojedzie gdzie za darmo na zgrupowanie i w ogóle nie będzie premii, w ogóle do dupy. Podobnie jak pokaże, że jesteś dobry z matematyki, ale masz to w dupie. Zamiast uczyć się do olimpiady przedmiotowej, to wolisz chodzić na panienki. Przesrane masz. No, więc nie pokazuj, że jesteś taki super. Albo... jak powiedziałeś A, to powiedz również B. No i takie może pozaszkolne, ale jednak trochę tak. Miej pierwszy i prawdopodobnie jedyny samochód w ekipie. Oczywiście, no to wtedy gratulujemy. No, już będziesz robił za taksówkę, na każdą imprezę będziesz musiał chodzić pierwszy, żeby zebrać ekipę. Wracać będziesz ostatni, bo trzeba rozwieźć ekipę. Zapomnij o napiciu się czegokolwiek i nikt ci nie będzie wdzięczny, tylko za to będą wieczne pretensje. Jak na przykład powiesz, że nie jedziesz
przejdziesz, bo zostajesz z Kaśką w domu i będziecie ćwiczyć geometrię, to jak to przez ciebie nie pojedziemy na imprezę? Tak będzie. Pierwszy samochód w ekipie. To jest słaba rzecz. Zresztą polecam obejrzenie blogu ekipy, jak wykorzystują nie Wala, tylko Wojtasa. Wojtasa, który ma szerszenie. Zauważcie, że Space on szybko się z twojego kaszlaka pospół. Wie chłop, co robi. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa, pa!